Krzysiek Lisowski jest uważany przez swojego młodszego brata za wzór do naśladowania. Tymczasem licealista jest chuliganem, który wymusza pieniądze od młodszych uczniów. Krzysiek nie wie, że chłopak, którego wraz z kolegami chce okraść, chodzi z jego młodszym bratem do klasy. Mhm. Bo kończy nam się kasa. No. Weź no pożyć coś, nie? Ale nie mam. Co, nie masz nic? Naprawdę. Pokaż. Nie, daj mu szansę, daj mu szansę. Dawaj, dawaj, dawaj. O, proszę. Jednak się coś znalazło. Masz. I co nam teraz powiesz, co? To moje pieniądze na obiad. Na obiad? Tak. Jestem kolegą Marcina, twojego brata. O, to dużo super. Ekstra, rzeczywiście. Wiesz, ile to zmienia? Wiesz, kogo obchodzi, czy im jesteś kolegą? Nie. Idziemy. Za co to? Co za co? Co za co? Tak profilaktycznie, jakbyś chciał na kogoś naskarżyć. Nikomu nic nie powiem. Miłosz bardzo się wystraszył. Nie zamierza nikomu mówić, że został pobity przez starszego brata Marcina. Jezus, stary, co ci się stało? Nic, Jezus. Miłosz. Daj mi Miłosz, powiedz, co ci się stało. Kto ci to zrobił? Krew ci leci z nosa. Chodź tutaj, Miłosz. Chodź tutaj. Ale ktoś ci uderzył, tak? Nie, ja się tylko wywróciłem. Na nos? No dobra, tak. Idziemy do higieniski. Ale nic zobaczyć. Nie będzie. To niech to higieniska powie, proszę. Dobrze. Nie wierzę, że Miłosz upadł. Pewnie ktoś go pobił. A teraz muszę natychmiast ciągnąć Marcina. Przecież jego brat miał nas bronić. Marcin bardzo się przejął pobiciem kolegi. Nie ma pojęcia, że za atak odpowiedzialny jest jego starszy brat. Dziękuję, do widzenia. Ej, stary, nic nie jest? Nie. Przyznaj się, ktoś cię pobił. Dajcie mi spokój. Ej, no możesz powiedzieć. Chodź, pogadamy. Krzysiek nam pomoże. Ten, co cię walnął, dostanie za swoje. Tak, a to ciekawe, bo to Krzysiek i jego koledzy mnie zbili. To niemożliwe. Myślisz, że ja kłamię? No nie, ale mogłeś się pomylić. Nie ma takiej opcji, to byli oni. Krzysiek powiedział, że będzie nas bronił czy kroił? Bo wiesz, nie. To dość istotne. Ej, no chłopaki, dajcie spokój, on po prostu mógł cię nie poznać. No Eryk ciebie znał od zawsze, a cię może widział ze dwa razy. Może, ale weź z nim pogadaj, bo ja nie chcę dostawać codziennie. Dobrze. Cześć.